imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W trakcie wakacji warto spojrzeć na Heroda. Dlaczego akurat na Heroda? Ano dlatego, że jest on obrazem tego, co i nam może się w trakcie wakacji przydarzyć. Spójrzmy na zakończenie życia naszego dzisiejszego świętego, świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan zostaje zamknięty w więzieniu przez Heroda. Jednak ten chętnie go słucha, często go wzywa i każe mu przemawiać. Jest to zadziwiające, ten rozwiązły, bardzo rozpustnie żyjący człowiek Herod chce słuchać tego wielkiego ascety, wielkiego kaznodziei, który nie owija w bawełnę, który bardzo mocno wytyka mu jego błędy. Herod słucha, słucha z zaciekawieniem, wzywa go wciąż na nowo. I można by pomyśleć, że nawet coś może z tego będzie, że może on się nawróci. Jednak w międzyczasie wydarzy się coś innego. Ale najpierw porównajmy to do nas. I wy, drodzy uczniowie, macie tutaj okazję w szkole, na katechezie, na mszy świętej wielokrotnie słuchać prawa Bożego, poznawać to prawo Boże. I być może nawet czasami wam się to podoba, być może czasami jest to nawet interesujące. Herod też słuchał i czasami wydawało mu się to interesujące. Jednak pewnego razu wydaje ucztę. Zaprasza na tą ucztę gości, którzy nie są dobrym towarzystwem. Gości, którzy raczej poświęcają się grzesznym rozrywkom, którzy całe swoje dnie marnują na różnego rodzaju grzesznych rozrywkach, nieustannie poszukując nowych zabaw, nowych przyjemności. No i na tym spotkaniu, na tym przyjęciu tańczy młode dziewczę ku uciesze gawiedzi. Król Herod mówi wtedy do tego dziewczęcia: mów co chcesz, a dam ci wszystko, chociażby i połowę mojego królestwa. Król Herod stracił rozum, zachował się w sposób zupełnie nierozsądny ze względu na to, że ktoś tam zatańczył w sposób atrakcyjny, najprawdopodobniej też pod wpływem już jakichś środków odurzających. Działa nierozsądnie, nierozumnie, obiecuje, składa przysięgę, która będzie jego zgubą. Podobnie może stać się z nami w czasie wakacji. Otóż bardzo łatwo jest w tym czasie wakacji wejść w niewłaściwe towarzystwo. W towarzystwo ludzi podobnych do tych, którzy byli zaproszeni na tą ucztę u Heroda. Łatwo jest wejść w towarzystwo ludzi, którzy właśnie wydają się być tacy przyjemni, wydają się spędzać miło czas. Ale tak naprawdę człowiek łatwo może wejść w towarzystwo, które do grzechu będzie prowadziło. Powoli, acz systematycznie. Będzie prowadziło do takich sytuacji, które będą stanowiły pokusę, które będą stanowiły okazję do grzechu i z czasem będą prowadziły do takich sytuacji, w których rozum nasz osłabnie i wtedy może dojść do katastrofy. Tak jak było w przypadku Heroda. To młode dziewczę idzie do swojej matki, pyta ją, o co mam prosić. A ta miała na pieńku z Janem Chrzcicielem, mówi więc głowę Jana Chrzciciela. Niech ci przyniosą głowę Jana Chrzciciela na tacy. Ta wraca do króla i mówi do niego, przynieś mi głowę Jana Chrzciciela na tacy. Król Herod zasmucił się, czytamy, ale ze względu na współbiesiadników i przysięgę zgodził się na to. Oczywiście żadna przysięga w takiej sytuacji nie obowiązuje, bowiem przysięga nigdy nie obowiązuje w sytuacji, gdy coś zostało obiecane, co jest grzeszne. Nikt nie jest w stanie nas zobowiązać do popełnienia jakiegokolwiek grzechu, tym bardziej nasza własna przysięga. Ale Herod w tym czasie nie myśli. Współbiesiadnicy, właśnie oni też nie myślą, nie roztrząsają tego rozsądnie, oczekują spełnienia obietnicy. Wszyscy oni są właśnie rozbawieni, wspaniale się bawią, rozumu nie używają. To złe towarzystwo wpływa na niego i tak zabija on tego, o którym Pan Jezus powiedział, że nie powstał większy, który się był narodził z niewiasty. Największy spośród tych, którzy narodzili się z niewiasty. On zostaje zabity przez człowieka, który go w sumie cenił. Tylko dlatego, że ten wszedł w złe towarzystwo.
Stracił czas tym złym towarzystwem i stracił rozum w trakcie zabaw w tym towarzystwie i dopuścił się tej zbrodni. I później, gdy Pan Jezus przed nim stanie przed Herodem, wtedy Słowo Boże zamilknie przed nim. To jest przerażające. Pan Jezus znalazł słowa zarówno do żołnierzy, którzy go aresztowali, jak i do arcykapłanów. Wypowiedział słowa do Piłata. Do wszystkich ich niejako pukał do ich serc. Jeszcze przemawiał, próbował ich w jakiś sposób nawrócić. Do Heroda nic już nie powiedział. Najwyraźniej jego serce było już tak zatwardziałe, że nie można było już nic z tym zrobić. To milczenie Boga jest przerażające. A zaczęło się od tego, że przecież on chciał słuchać Jana Chrzciciela, a więc miał w jakiś sposób otwarte serce. Ale pod wpływem tych błędów, wejścia w złe towarzystwo, trwania, pod wpływem oddawania się tym ziemskim przyjemnościom, tak bardzo zatwardził swoje serce, że gdy stanął przed nim Syn Boży, w tym momencie, kiedy wkrótce ma być skazany na śmierć i gdy ten los tego ziemskiego życia Pana Jezusa się uważa, to wtedy już Bóg nie ma mu nic do powiedzenia. Jest w tym być może coś z miłosierdzia. Pan Jezus, wiedząc, że już te słowa nic nie pomogą, że tylko będzie zasługiwał w ten sposób Herod na więcej jeszcze kary, jeśli będzie więcej słów słyszał, bo i tak one mu nic nie pomogą. Być może dlatego, litując się nad nim, tak naprawdę już nic nie mówi. Ale to tym bardziej jest przerażające, bo pokazuje nam ten ogrom jego zatwardziałości, to jego twarde serce, to serce, którego już Słowo Boże wzruszyć nie może. Lękajmy się tego milczenia Boga. I teraz w trakcie tej mszy świętej prośmy Pana Jezusa, abyśmy naśladowali Jana Chrzciciela, tego niezłomnego męża Bożego. Niezłomnego męża Bożego, który był gotów życie swoje oddać raczej niż nie dawać świadectwa prawdzie. Prośmy, abyśmy potrafili Jego naśladować, abyśmy również pamiętali o Herodzie. Pamiętajmy o nim, o tym strasznym przykładzie. Miejmy go przed oczami teraz, w trakcie tych wakacji i strzeżmy się tego losu, tego strasznego losu. Unikajmy tego złego towarzystwa i dzisiaj, w trakcie tej mszy świętej, prośmy Pana Jezusa, abyśmy byli jak święty Jan Chrzciciel, abyśmy nie podążali tą drogą nieszczęsnego Heroda. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.